Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Tak mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 14. Pośród różnych ruin, pośród gruzów można czasami nauczyć się wiele mądrości ze Słowa Bożego. Podczas trzęsienia ziemi w Armenii zawaliła się jedna ze szkół. Niczym, no, brak określenia takiego godnego, jak domek z kart. Wydawało się w pierwszej chwili, że nikt nie przeżył. Mimo to pewien mężczyzna zaczął przeszukiwać gruzy zawalonego budynku. A był to ojciec jednego z chłopców, który znajdował się pośród gruzów. Bardzo często w swoim życiu ten ojciec zapewniał swojego synka, że jest zawsze do jego dyspozycji, gdy ten będzie go potrzebował, bez względu na sytuację. Ojciec nie słuchał nawet służb ratunkowych, które usilnie starały się go przekonać, że jego wysiłki nie mają żadnego sensu. Nie rezygnował i wytrwale szukał pośród gruzów swego dziecka, gdyż nie potrafił inaczej, bo kochał bardzo swego synka i nie był w stanie tego zaniechać. Po ponad 36 godzinach morderczych poszukiwań, gdy z wielkim trudem przesunął duży betonowy blok, usłyszał nagle kilka głosów. Głośno wtedy wymówił imię swojego synka i usłyszał niemal natychmiast wyraźną odpowiedź. Tatusiu, jestem tutaj. Pomóż mi. Pomóż nam. Chwilę później dokopał się do swojego synka i 13 pozostałych dzieci, które były już na skraju wyczerpania. Okazało się, że podczas zawalenia się gruzy utworzyły jakby niewielką jaskinię. I dzięki temu te dzieci zostały uratowane. To był cud. To zdarzenie przypomina nam o wielkiej miłości Bożej do nas ludzi. On chce tak samo nas uratować, bo choć nie jesteśmy zasypani dosłownie gruzami, to znajdujemy się pod zwałowiskiem naszych grzechów. Nasze życie może przypominać również kupę gruzów na skutek tego, czego dopuściliśmy się względem innych, a przede wszystkim względem Boga. Znajdujemy się wtedy również w oddzieleniu od Boga i droga do ratunku jest dla nas zamknięta. Wszyscy zgrzeszyli i nie są w stanie dotrzeć do Boga. To właśnie dlatego Bóg dokonał wszystkiego, co jest potrzebne dla naszego ratunku. Bóg posłał swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, na ten świat, aby nas odkupić. Jego Syn zmarł na krzyżu, aby każdy, kto w Niego wierzy, otrzymał przebaczenie swoich grzechów i życie wieczne. W ten jedynie sposób człowiek może wydostać się ze swojego położenia, w jakim się znajduje.